uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, druk nr 2178. Prezydium Sejmu na podstawie art. 5a ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej przedłożyło wniosek w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przypominam, że na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej zmian w składzie osobowym komisji Sejm dokonuje bezwzględną większością głosów. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 2178, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 430 posłów, za głosowało 407, przeciw 8, wstrzymało się 15. Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru uzupełniającego składu Komisji Śledczej. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 55. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie do wygłoszenia oświadczeń. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? To proszę dopisywać się do listy. Jeżeli nie ma nikogo, to listę zamykam. I